Witam. Dzisiaj dowiemy się, jak dodawać obiekty na naszą mapę. Jest to bardzo proste, aby dodać nowy obiekt w zakładkę Asset Browser i wpisujemy lub ręcznie wyszukujemy te obiekty, które nas interesują. Aby umieścić obiekt w dowolnym miejscu na mapie, wciskamy przycisk A. Umieszczamy obiekt na mapie, klikając lewym przyciskiem myszy. Klikając S, ruszamy naszym obiektem za pomocą strzałek. R służy za rotację. D do skalowania obiektu. C, które służy do skalowania obiektu poprzez jego rozciąganie. Dodatkowo opcją jest opcja zmiany widoku z widoku świata na lokalny. Ta opcja daje nam więcej możliwości. Skalowanie i rotacja jest bardziej szczegółowa oraz możemy nasz obiekt przemieszczać lokalnie. W międzyczasie dodałem sofę, w zakładce Skins zmieniłem jej teksturę, w zakładce Mysk możemy zmienić jej kolor. Pamiętajmy, że aby edytować te opcje musi być to Model Object, ponieważ Selected Object jest to grupa obiektów i trzeba będzie je rozdzielać, aby je edytować pojedynczo. Fajną opcją, która się bardzo często przydaje, jest opcja fizyki. Jest to mała ikonka ze strzałką w dół przy ikonce Editor Browser. Aby przybliżyć się do wybranego przez nas elementu, gdy akurat nie jest on widzialny albo jest daleko na naszej mapie, używamy przycisku X. Pamiętajmy, że musi być ten obiekt zaznaczony. Dodam teraz do naszej kanapy jedną małą opcję, która będzie współgrała z naszym graczem. Czyli gracz będzie oddziaływał za pomocą fizyki na dany obiekt. Aby to zrobić, musimy zmienić klasę danego obiektu. Tutaj standardowo mamy klasę Model Object. Zmieniamy ją na klasę Lawman ASP. Po zmianie klasy wyświetli nam się kilkanaście opcji. Będą to opcje, które odpowiadają za fizykę i oddziaływanie między danym obiektem a graczem. Teraz przedstawione jest, jak obiekt jest dodawany na mapę za pomocą fizyki. Aby duplikować nasz obiekt, przytrzymujemy Shift i przeciągamy za pomocą lewego przycisku myszy obiekt po mapie. Standardowo usuwamy go deletem. Aby zaznaczyć kilka obiektów, przytrzymujemy Ctrl i klikamy na nich lewym przyciskiem myszy lub przechodzimy w zakładkę Object i tam robimy tak samo. Przytrzymując Ctrl zaznaczamy te obiekty, które nas interesują. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.